Chciałem Was zaprosić na forum miłośników technologii Lenovo Tech Zone. Rejestrując się na tym forum i wypowiadając merytorycznie, możecie zgarnąć punkty, a za punkt oczywiście są nagrody. Także co miesiąc 20 osób z najwyższą ilością punktów otrzyma gadżety Lenovo, a raz na jakiś czas będzie przyznanie nagrody głównej w postaci tabletu Yoga Tab 3 Pro z projektorem. Także moim zdaniem warto i dodam również, że to ja przyznaję te punkty. Linka do samego forum i do samych zasad znajdziecie w opisie tego filmu, także jeszcze raz Was serdecznie zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was myszkę Deluxa M555 o maksymalnej rozdzielczości DPI 4000. Sensor Avago, jeden z tych niższych 3050 dokładnie. I przełączniki Omrona, które przewidziane są na około 5 milionów kliknięć. Za chwilkę sobie myszkę wyjmiemy z opakowania, zobaczymy jak wygląda. Natomiast tutaj otworzę tą pokrywę i zerknijcie, że mamy oznaczenia DPI kolorystyczne. Także w zależności od tego, na jakim DPI się znajdujemy, taki kolor podświetlenia na myszce będzie. Czerwony 1000 dpi, niebieski 1500, zielony 3,5 i fioletowy 4000. Także tak to wygląda, tutaj myszkę już widać. Mniej więcej z tyłu kilka informacji dotyczących na jej temat, natomiast powiem Wam szczerze, wyjmę ją z pudełka i zobaczymy sobie to na żywo. A w pudełku znajdziemy m.in. instrukcję obsługi, płytkę z softem dołączonym do myszki. Z tego co wyczytałem na opakowaniu również możemy programować tutaj makra. I co bardzo się chwali, zapasowe ślizgacze. Kabel naszego gryzania jest opleciony, za co leci plus. Wychodzi on tutaj z bocznej części myszki, a nie centralnej. Zwróćcie uwagę. Dalej, sama myszka dedykowana jest graczom praworęcznym. Jej górna powierzchnia powleczona jest taką powłoką gumowaną, antypoślizgową. Bardzo miłą zresztą w dotyku. Po bokach mamy takie tutaj wstawki świecącego plastiku, co fajnie wygląda, natomiast niestety będzie się to palcowało. Dwa przyciski po bokach myszki, również gumowany pad z jednej strony i z drugiej. Antypoślizgowy, tak żeby łatwiej, znaczy żeby pewniej tą myszkę w dłoniach trzymać. Tak naprawdę powiem Wam szczerze, czy używacie chwytu Palm, czy też na przykład Claw, będzie ta myszka dla Was wygodna. Tak jest moje oczywiście zdanie. Dalej, na górze znajdziemy dwa przyciski do zmiany DPI w biegu, również nasz scroll podświetlany i podświetlane logo Deluxa. Tutaj podświetlenia w zależności od tego, na jakim DPI będziecie się znajdowali. Także trzeba będzie troszkę te kolory rozkminić później i przyzwyczaić się do nich. Zobaczymy sobie również za chwilkę jak wygląda soft, czy możemy sobie te poziomy DPI zmieniać, czy nie. Także sprawdzimy to. I na spodzie cztery ślizgacze. Przypomnę, że mamy jeszcze w komplecie tutaj cztery sztuki, w razie jakby się nam te tutaj zjechały. I sensor Avago 3050. Także tak wygląda myszka. A teraz podłączę ją do kompa i zobaczymy jak wygląda i podświetlenie, jak wygląda soft, bo sam tego jestem ciekawy. Jak widzicie, zarówno scroll i logo podświetlone są na ten sam kolor. Tutaj nie jest to podświetlenie stałe, jak widać. Ustawienia DPI 1000, 1500, 3000 i 4. Tak wygląda soft dołączony do myszki. Pierwsza zakładka umożliwia nam przypisanie do poszczególnych przycisków odpowiednich funkcji. Również możliwość tworzenia makro, duży plus za to i możliwość zapisania do trzech profili, także również to jest akurat przydatna opcja. Druga zakładka zaawansowana, tutaj możemy zmieniać sobie częstotliwość, czyli od 125 do 1000 Hz. Również możemy sobie tutaj zmieniać, jakie DPI ma być domyślnym DPI dla tej myszki. Niestety nie możemy sobie zmieniać tutaj tych wartości, także na sztywno mamy wbudowane 1000, 1500, 3000 i 4000. Możliwość zmiany, znaczy nie tyle zmiany, co ustawienia sobie szybkości dwukliku, jak i również przewijania scrollem. Także tak wygląda soft, całkiem przyjemny w obsłudze. Teraz sprawdzimy sobie interpolację, najpierw na najniższym DPI, czyli 1000, także zobaczmy. Ja staram się powoli przesuwać. Tutaj rewelacja, nie mamy żadnych nadbudowanych pikseli lub też straconych. Teraz rozdzielczość 1500. Nawet prosto mi idzie. Również bez najmniejszych zarzutów, rozdzielczość 3000. Proszę bardzo, sensor naprawdę sprawuje się tutaj idealnie. I zobaczymy jak wypada na 4000. Również bardzo ładnie.
Także interpolacja naprawdę wypada tutaj rewelacyjnie, bym powiedział nawet. A przypomnę, że to jest jeden z niższych sensorów Avago. I tutaj jeszcze sobie sprawdźmy. Także żadnych zastrzeżeń tutaj nie mam. I sprawdzimy sobie jeszcze częstotliwość 1002, 1000, 981, 1000. Także bez najmniejszych problemów. Czas na kilka słów podsumowania. Ode mnie lecą dzisiaj dwa znaczki: rekomendacja i opłacalność. Myszka kosztuje około 70 zł. Moim zdaniem naprawdę niewiele jak na te możliwości. Także cena ustawiona dość agresywnie. Linka zresztą do myszki znajdziecie w opisie tego filmiku. Także za te 70 zł dostajecie naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie wykonaną myszkę. Do czego się doczepię, to tylko te przyciski do zmiany DPI. One są dość plastikowe, że tak powiem, i luźne. Natomiast poza tym uwag nie ma. Za 7 dych również dostajecie dobry sensor Avago 3050. W teście interpolacji wypadał naprawdę rewelacyjnie, jak widzieliście. Również możliwość częstotliwości, zmian częstotliwości myszki od 125 do 1000 Hz, co dla graczy jak najbardziej jest wskazane. Dołączony software, za pomocą którego możecie chociażby zapisać sobie do 3 profili pod Waszym kątem i również programować makra. Szkoda, że nie możemy tutaj sobie zmieniać oświetlenia dokładnie, żeby ono nie mrugało, albo że nie możemy go w ogóle wyłączyć kompletnie, bo akurat dla mnie to mruganie jest dość takie, no nie wiem, rozpraszające, bym powiedział. Natomiast są dołączone plus za to. Dodatkowe ślizgacze w komplecie, także tutaj również w tej cenie to jest moim zdaniem rewelacja. I sama myszka jest dobrze wyprofilowana. Wprawdzie szkoda, że tylko dla praworęcznych graczy, aczkolwiek naprawdę dobrze wyprofilowana i w przypadku nawet chwytu tutaj, czy też palm, czy klaw, będzie ona dla Was, powinna przynajmniej być wygodna. Także ode mnie na dzisiaj to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Jak mówię, linka znajdziecie do myszki w opisie tego filmiku. Również linka do mojego Face'a, do mojego forum. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!